Cześć, mam na imię Julia i witam Was na kanale Książkomaniaczka. Przychodzę dzisiaj do Was, żeby opowiedzieć Wam trochę o książce, którą ostatnio czytałam. Jest to Blizna autorstwa Dur Awy Olavsdottir. To moje pierwsze zetknięcie z literaturą skandynawską i też z całą tą serią dzieł pisarzy skandynawskich, więc nie miałam po tej książce jakichś wielkich oczekiwań, wolałam mieć do tej literatury otwartą głowę. I bardzo miło się zdecydowanie zaskoczyłam. Blizna opowiada o blisko 50-letnim mężczyźnie, Jonasie Ebenezerze, który od kilku lat jest po rozwodzie. Miał żonę i córkę. Natomiast no, po prostu już z nimi nie mieszka, jest samotny, odwiedza tylko swoją matkę, która mieszka w ich domu rodzinnym i cierpi na demencję, więc no, w praktyce po prostu nie ma z kim tak normalnie porozmawiać, oprócz swojego przyjaciela, Svana, z którym po prostu, który jest jego sąsiadem. I na tej podstawie jego sytuacji życiowej zaczyna nasz główny bohater myśleć o tym, czy on w ogóle na tym świecie jest potrzebny. Czy jakby zniknął z tego świata, czy coś by się zmieniło. I to jest takie bardzo poruszające, ponieważ widać, że ten mężczyzna przychodzi tutaj taki kryzys wieku średniego i w pewnym momencie podejmuje decyzję, żeby zabrać ze sobą niewielki bagaż podręczny, jakieś tam parę narzędzi, może dwa komplety ubrań i wyjechać z tego miasta, żeby nie obciążać swojej rodziny tym, że on chce popełnić samobójstwo, żeby nie musiały go znaleźć. Do tego stopnia, że nawet nie zabiera żadnych takich rzeczy, przez które mógłby się ze swoją rodziną skontaktować, jak na przykład telefon komórkowy, czy jakieś inne przydatne rzeczy. I wyjeżdża. Wyjeżdża do miasta, które jeszcze niedawno było ogarnięte wojną i tam zmienia mu się troszeczkę perspektywa patrzenia na siebie, bo on jest ogólnie zagubiony, raczej właśnie tak poszukuje swojego sensu życia, oprócz jakichś drobnych prac remontowych, jak naprawianie rur, czy kładzenie kafelek dla swoich żony i córki, którego o to prosiły, to generalnie no raczej niczym takim ciekawym się nie zajmuje. I właśnie wyjeżdża do tego miasta, trafia do hotelu Silence i tam poznaje rodzeństwo, które ten zajazd prowadzi i zmienia kompletnie swoje, że tak powiem, przekonania. Na gruncie jego przyjazdu i początkowych pierwszych napraw różnych rzeczy, bo ten hotel jednak jest troszeczkę zaniedbany, delikatnie mówiąc, nawiązuje się bliższa relacja między bohaterem naszym głównym, czyli Jonasem, a zwłaszcza siostrą osoby, która prowadzi cały hotel, recepcjonisty Fifiego. To jest bardzo smutna książka. Bardzo mnie dotknęła. Nie sądziłam, że może mnie dotknąć aż tak, ponieważ czytałam ją w miarę z takimi spokojnymi emocjami, nie szarpało mną, nie targało, nie chciałam krzyczeć, nie chciałam płakać. W ogóle nie miałam żadnych takich gwałtownych emocji. A jednak po skończeniu tej książki
poczułam, jakby mnie coś naprawdę tak uderzyło prosto w twarz, tak? To była bardzo ciężka pozycja, ponieważ on przyjeżdża tam do tego hotelu i zostaje tak naprawdę inny świat. Na zasadzie kontrastu autorka nam tutaj pokazuje świat głównego bohatera, który jest spokojny. Oczywiście nie ma tam jakichś żadnych, powiedzmy, wojen, jest jakieś napięcie, ale generalnie ludzie żyją tam w miarę spokojnie, zajmują się swoimi codziennymi rzeczami. I to drugie miasto, do którego przyjeżdża, bo nie mamy jakby nazwy podanej tego kraju, czy też miasta. A tam jest po prostu tragedia. Tam widać dziury po bombach. Słyszymy o tym, że teren jest w niektórych miejscach zaminowany, więc tam lepiej na przykład nie chodzić. Albo że restauracje i sklepiki nie działają, bo ludzie albo po prostu wyemigrowali z tego kraju, albo po prostu w takich ulicznych łapankach i innych tego typu zostali po prostu losowo rozstrzelani. I mamy nawet takie miejsce za bodajże piekarnią, które widzi z okna nasz główny bohater, gdzie była właśnie ta ściana kaźni. I on tam podchodzi i patrzy po prostu na te ślady, które zostawiły kule w tej ścianie. No to jest bardzo wstrząsający obraz. Do tego dochodzi fakt, że widzi czy też ludzi, czy zwierzęta, które po prostu no przez tą wojnę zostały kalekami, tak? Jakieś osoby, które nie mają nogi, albo ręki, albo na skutek tego, że wybuchały bomby i był taki głośny, ciągły szum, to straciły częściowo słuch. Takim przykładem jest na przykład syn Mai, czyli tej dziewczyny, która która prowadzi razem z bratem ten hotel, w którym mieszka nasz główny bohater. No to bardzo porusza. Trochę mi się chciało, przyznaję, przy tym płakać. Ja tą książkę bardzo doceniam. Nie powiem wam oczywiście, jak ta sytuacja tego miasta, do którego ten bohater przyjeżdża, i tej relacji, jaka się zawiązuje między nim a właścicielami tego hotelu, się skończy. Natomiast no to jest pozycja na pewno warta przeczytania, warta takiego po prostu zastanowienia, co w życiu jest naprawdę ważne. I jakby z tą refleksją nas ta książka zostawia. Ja ją oceniłam na 8 gwiazdek, bodajże no lubimy czytać. Ona była dla mnie rewelacyjna. Myślę, że będzie to na pewno jedna z moich książek tego roku. Nie wyobrażam jej sobie jak na razie nie w topce książek roku 2022. Chyba że coś innego ją przebije, ale wątpię, bo naprawdę ta książka jest mocna. I to tyle, co chciałabym wam powiedzieć o tej książce. Na pewno czytajcie tę pozycję, bo ona jest generalnie, myślę, dla każdego, tak, że od wieku 14-15, bo jednak te sceny są dosyć tutaj takie mocne, natomiast tak psychologicznie. Natomiast no po prostu ja nie wiem już, co mam wam więcej o tej książce powiedzieć, żebyście ją czytali. Po prostu warto czytać taką literaturę i mam nadzieję, że moja dalsza przygoda z tą serią będzie tak po prostu cały czas dobra, jak
to, co mam tutaj, bo jeśli cała seria stoi na takim poziomie, to po prostu będę zachwycona. I to tyle, co miałam dzisiaj dla Was. Napiszcie, czy czytaliście tę książkę i jak Wam się ona podobała. A ja się z Wami żegnam i widzę się z Wami w następnym odcinku. Cześć!